proszę księdza. Przed chwilą podczas modlitwy niektórzy ludzie padali. Dlaczego? Czemu tak się dzieje? Najlepiej to Pan Bóg wie dlaczego. Mamy nadzieję, że to Pan Bóg czyni. Duch Święty czyni. Człowiek, jeżeli człowiek potrzebuje pokoju w sercu, to Pan Bóg tak czyni, bo to się nazywa spoczynek w Duchu Świętym. Czyli Pan Bóg daje spocznienie, daje pokój w sercu człowieka. Ja pierwszy raz widziałem taki spoczynek we Francji, jak modlił się ojciec Jacques Verlain nad ludźmi, a później już w Polsce widziałem i później nawet jeden ksiądz mówił, że mam się modlić też za ludzi, żeby też mieli spoczynek. To nie jest cel, ale modlitwa jest celem, nawrócenie człowieka jest celem, przemiana serca jest celem. No a jak Pan Bóg chce dać spoczynek, no to daje. I później też zauważyłem, że Pan Bóg daje spoczynek dla ludzi. Nieraz jest to więcej osób na modlitwie, nieraz mniej. Są nieraz parafie, gdzie prawie 90% ma spoczynek, nieraz jak pierwszy raz jest to mniej, bo to chodzi też o serce, że człowiek musi dopuścić do serca łaskę Bożą, musi się chcieć zmieniać. No, czasem tak jest, czasem nie ma. A czy każde takie upadnięcie to jest spoczynek w Duchu Świętym? Myślę, że większość na pewno. Jeżeli by człowiek sam chciał wywołać, czy może tam popisać się przed ludźmi, to by nie był spoczynek w Duchu Świętym, ale normalnie to raczej się tak nie zdarza. To wyjątkowo by się zdarzyło tak, żeby to było sztuczne. Słyszałem o takiej kwestii, że no diabeł papuguje Pana Boga często, nie? Tak. I jest coś takiego, że może diabeł też niektóre spoczynki wywoływać? Nie, diabeł nie wywołuje spoczynku. Ale udaje takie. Nie. Diabeł nie wywołuje spoczynku, tylko diabeł wywołuje niepokój. Z tym, że Pan Bóg może się tym posłużyć i wtedy, jak już człowiek ma problem z opętaniem, to wygląda na spoczynek. Też. Człowiek się przewraca, ale to nie jest spoczynek. Ale tylko z opytaniem, czy z niewoleniem? Tak. No to wtedy tak, bo tak to nie. Bo rzeczywiście tak jest i to nawet na filmach możemy zobaczyć, że kiedy jest człowiek opętany, jest za niego modlitwa, to pada na ziemię. Ale pada w niepokoju. Czyli to widać niepokój. Tak, to widać. To widać. Czyli to nie jest spoczynek w Duchu Świętym. To nie jest spoczynek w Duchu Świętym. Chyba żeby było tak, że Pan Bóg się posłuży tym i najpierw jest niepokój i najpierw jest drżenie, a zły duch wychodzi, to później jest spoczynek. Taka jest możliwość też.